Siemanko ludzie, kilka słów na temat nagrania, które się ukazało wczoraj na internecie. Sentino jak zwykle, farmazoniarz numer jeden, pierdoli głupoty. Nagranie w ogóle było nagrane jakieś tam 9 miesięcy temu. Sentino mówi, że ja oczerniłem Schwester Ewę, że ja ją zakapowałem na nią, że jestem konfidentem, jakieś bzdury. Słuchaj typie, ja z tą typiarą nigdy w życiu nie miałem nic wspólnego. Ja mieszkam w Düsseldorfie, ona mieszka we Frankfurcie. W ogóle o tej całej akcji, która się tam odbyła u niej we Frankfurcie, gdzie sąd ją skazał na 8 miesięcy, bo wprowadzała małe dziewczynki w prostytucję. Z tym wszystkim ja nie mam nic wspólnego. Jeżeli bym miał coś z tym wspólnego, chętnie możecie pokazać, nie wiem, wyrok. Na pewno by tam musiał gdzieś stać, że ja bym był jakimś świadkiem albo Bóg wie co, także nie ma takie coś. Anonimowo również nic nie robię, nienawidzę pomówienia, bo to, skurwysynu, co robisz, jest pomówienie. Nic innego, żeby wam udowodnić, że tak jest, jak mówię, mogę w każdej chwili iść do urzędu, zapytać się o moje białko, które tam dostanę. Mogę wam pokazać, jakie mam przestępstwa i tak dalej, co powiedziałem przed sądem. Mogę wam tutaj jedno pokazać. Ostatnie, co mi się stało, 2 lata temu, 1,5 roku temu dostałem wyrok. I tutaj, jak widzicie, o ile widzicie, dostałem, gdzie to tutaj, kurwa, piszę jeszcze raz, 8 miesięcy więzienia, ale zostało to przepisane na 2 lata w zawiasach. Ci, którzy znają niemiecki, na pewno wam mogą to przetłumaczyć, jak nie, to ja wam to przetłumaczę. A więc miałem 2 lata w zawiasach, teraz już tylko 0,5 roku, także wiecie dokładnie i doskonale, dlaczego ja nie podjechałem, nie rozjebałem ci drzwi i ciebie nie wyszarpałem z domu. Nie jestem pojebany. Zresztą, jakby było tak, że twoje słowa nie są pustymi słowami, że naprawdę by było jakieś zagrożenie, kochany kurwa Seczęto, to byś już dawno nie chodził po ulicach. Uwierz mi, żebyś dawno nie chodził po ulicach. Jesteś kurwa zwykłym typem, z którego my wszyscy kręcimy teraz bekę. Nawet jak dużo chujstwa narobiłeś i skrzywdziłeś młode dziewczynki, jednak każdy z ciebie ma bekę i kręcimy bekę. Dokładnie taką tutaj. On jest trup. Trup. On jest trupem. Ty wiesz, jak to... Zamknij się! Ja teraz mówię. Ja tu nie jestem od słuchania. To słuchaj mnie teraz uważnie. Zabijemy jego matkę, ojca, córkę, siostrę, kurwa, będziemy terroryzować całą Polskę. My się już dobijamy do Wojtka Sokoła. Trzeba pół Polski będziemy terroryzować. Zamknij się. On jest trup. Ja to zrobię dla wszystkich, którzy przez niego siedzą. On oczernił Schwester Ewę. Zabiję go. Zabiję jego matkę. Ja chcę szacunek w Polsce. Ja chcę jebać Niemcy. Ja normalnie w Warszawie jestem jak ten Arafat w tym Berlinie. Zamknij się! Ja tu nie jestem od słuchania, ty mnie teraz słuchaj. Posłuchaj mnie, kurwo. On jest synem kurwy, a ja teraz jadę na koncert do Krakowa, zagram kurwa za 2000 zł. Znowu ten Ali mnie goni. Siemanko ludzie, z tej strony Sentino. Chciałem was tylko powiadomić, że dzisiaj nie zagram koncertu w Krakowie, ponieważ matka ugryzła psa w łapę. Jadę na ostry dyżur, będę wstawiał relacje, żebyście nie myśleli, że sobie coś wymyślam. I do zobaczenia następny raz w Krakowie. Jebać wszystkich, kurwa, ich zabiję. To kurwa ich matki pozabijam, kurwa, Jacek, słyszysz? Za to, że nagrałeś z paluchem, kurwa, to tą kosę ci wbiję, kurwa. Słyszysz mnie? Ty kurwo, szmato pierdolona. Sprzedaj, kurwa mać, telewizor i natychmiast wysyłaj mi hajs. Już, szybko. A ty, kurwa, szmato, która dla mnie pracujesz, szybko wskakuj do taryfy i przynieś mi fajki. A jak nie, to Marlenka ci wytnie twarz. Tak. I my tak mówimy. Pazuj. Ktoś musi oddać pieniądze. Ale mam tatuaż, co? I widzicie, ludzie, nie ma co się obawiać. Ten Senti to jest taki fake, jak w moim klipie moja Gucci-kiem. Rozumiecie? I każdy, który dalej będzie z nim trzymał, albo będzie biznesy sobie układał z nim, jebać was wszystkich. I tak prędzej czy później, kiedyś cię zobaczę i to cię czeka. Tylko to, nie bój się.